3 lipca oddane zostały do użytku dwie inwestycje drogowe zrealizowane na terenie gminy Magnuszew. Pierwsze zadanie dotyczyło budowy chodnika o długości 521 metrów w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mniszew w miejscowości Rozniszew. Inwestycja polegała na dobudowie chodnika, ponieważ jezdnie i krawężniki wykonaliśmy jakieś około 10 lat temu. Na dzień dzisiejszy został wykonany chodnik po obu stronach jezdni, od przepustu aż do skrzyżowania oraz wykonany został parking przy szkole podstawowej wraz z przebudową chodnika, ponieważ ten chodnik istniał, tylko był nienormatywny, za wąski. W tej chwili już jest normatyw spełniony. Wymieniliśmy barierki z łańcuchowych, ponieważ już niestety, ale przepisy wymagają, żeby barierki były innego kształtu oraz innej wysokości. Wykonawcą była firma z Winiawy, Drugbud, kierownikiem budowy był pan Zbyszek Jakubczyk. Współpraca się bardzo dobrze układała, dosyć szybko zrobiona inwestycja, w granicach około 2 miesięcy od chwili wejścia w teren do zakończenia. Koszt inwestycji w Rozniszewie wyniósł prawie 200 tysięcy złotych, a sfinansowany został w całości ze środków powiatu kozienickiego. Drugie zadanie dotyczyło budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W w miejscowości Mniszew. Kontynuacja inwestycji rozpoczęta w tamtym roku. W tamtym roku wykonaliśmy chodnik w miejscowości Mniszew, długość około 400 metrów. Roboty wykonywane były na jesieni tamtego roku. Oraz w tym roku kontynuacja dalszego ciągu o stacji uzdatniania wody do granicy pasażerowego z drogą krajową. Długość 100 metrów, wartość inwestycji 37 tysięcy złotych, nieduża wartość. Budowa chodnika w Mniszewie sfinansowana została ze środków gminy Magnuszew. Protokół odbioru podpisali Andrzej Jung, starosta kozienicki, Piotr Gabler, przedstawiciel Urzędu Gminy w Magnuszewie, Sławomir Boryczka, inspektor nadzoru oraz Bożenna Jakubczyk, właściciel firmy PHU Drugbud, wykonawca obu inwestycji. Komisję odbiorową tworzyli pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Jacek Śmietanka, przewodniczący komisji oraz Teresa Majewska i Marian Chmielnicki, członkowie komisji.